Witajcie w poniedziałek. Ja właśnie przygotowałam od rana nowy filmik. Oj, znowu światło nie takie. Przygotowałam od rana nowy filmik, który wrzucam na kanał na 16 godzinę. Ustawiłam dzisiaj. Właśnie ja przeważnie filmiki ustawiam o godzinie 16. Napiszcie mi w międzyczasie, czy wolicie filmiki tak jak wstawiam o 16, czy może wcześniej, bo ja troszeczkę się zastanawiam ostatnio nad tym, znaczy przy tym filmie właśnie zastanawiałam się, czy nie wstawić go na godzinę 14. Ale wiecie, ja przeważnie tak o 16, chyba że to sobota wypada albo piątek, to staram się trochę wcześniej. Ale dajcie znać, czy na przykład oglądalibyście bardziej w porze popołudniowej, jeszcze tylko miniaturkę, znaczy w porze popołudniowej, po prostu wcześniej po południu niż o godzinie 16. Czy o godzinie 16 jest ok dla Was? Miniaturkę jeszcze muszę zrobić, bo to jest taka robocza miniaturka, która mi się tutaj ustawia po prostu z YouTube'em. No i właśnie, jak widzicie po tytule, ciekawy filmik właśnie ustawiam. Zobaczymy, jak on się przyjmie u Was, czy tam w ogóle w społeczeństwie, bo to dosyć kontrowersyjny temat, ale ukazujący moje rzeczywiście to, co przechodziłam, rzeczywiście to, jak było. Ci wszyscy, którzy mnie jeszcze z Anglii pamiętają, wiedzą, że tak było. Niektórzy właśnie mi uratowali życie. No i finito. Cześć, witajcie już face to face w nowym filmie. Witam Was serdecznie, przy okazji zapraszam na właśnie ten nowy film. I właśnie dzisiaj będę chciała Wam odpowiedzieć jeszcze na pytanie, tylko nie wiem, czy z Mirkiem może uda nam się zaraz do Was wrócić oboje, bo jesteśmy sami z Szymonem. Nikogo nie ma innego w domu i może jak uda nam się Szymona, jest po 11, może koło 12 uśnie, to przyjdziemy na szybko i może razem Wam odpowiemy na pytanie, które właśnie zaczęłam w tamtym filmie, ale nie powiedziałam konkretnie, czego mi brakuje z perspektywy roku właśnie mieszkając w Polsce, czego brakuje mi w Anglii, bo mówiłam pewnie nieraz właśnie w Anglii nagrywając filmy, czego mi z Polski brakuje. Tak nie mówiłam nigdy w drugą stronę, bo żeby to źle nie zabrzmiało, nie uważam, że to był zły czas, który właśnie spędziłam w Anglii. To był bardzo dobry czas. Chyba najlepszy, bo najwięcej dobrego mnie spotkało w tym czasie. Poznałam Mirosława, który właśnie okazał się bardzo opiekuńczy, bardzo jakby starał się mi pomóc, który starał się mną opiekować, który starał się jakby dawać mi to, czego nie miałam przez 2 lata pobytu w Anglii samodzielnie, a wręcz przeciwnie, raczej same takie gorsze momenty mnie spotykały w życiu, właśnie na początku emigracji. Z nim jakby to życie troszeczkę było lepsze, inne, fajniejsze i wydaje mi się, że to dzięki niemu przede wszystkim. A czego nam brakuje właśnie takiego angielskiego, to może razem wrócimy, a jak nie, to wrócę sama, bo muszę uciekać do chłopaków, sami zostali, żebym właśnie wstawiła, opublikowała po prostu filmik, on mi się wrzucał, odkąd skończyłam edycję i muszę już wracać, może właśnie, wiem, powtarzam się, ale jak Szymon zaśnie, może razem wrócimy. Trzymajcie kciuki i do później. O, bo jak dostał zadyszki, muszę odpocząć. O.
Co tu się dzieje? Chodzicie? Chodzimy w kółko. Bawimy się w belkę. Co, misiu? Co piękny? No zobacz, co tu jest. Twój bujaczek? No, teraz Milenka zostaje. Jojo idzie tam. Ojej, ojej, uwaga. Jojo idzie. A tak chodziliście. A ty idziesz spać czy nie? Połóż się spać. Połóż się spać, człowieku, bo chodzi o to, żebyś ty się położył spać, prawda? Szymuś. Gdzie to jojo? Jojo, ale jojo poszedł, zaraz pobiegł, przyjdzie. Pobiegł. O, popatrz, Szymek, Black Friday, wyprzedaż. Black Week. O nie. Dlaczego? Black Week jest fajne. Nie. Dlaczego nie? Kładź się. Na bujaczku? Włączymy muzyczkę jakąś? Tak? Co? Tu jednak lubisz patrzeć. Ty będziesz małym vlogerem kiedyś, prawda? Już robi zdjęcia. Robisz zdjęcia już? Tak? Czekaj, bo ciocia chce ci coś włączyć. Ciocia, dzidzia. Dzidzia, nie, tu nie ma dzidzi. Dzidzia. Nie ma dzidzi. Jeszcze muszę wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, Mirosław, jak pojechał mamę zawieźć do pracy, kupił rogaliki gdzieś w jakimś, chyba w jakiejś piekarni. Tak, w jakiejś piekarni. I słuchajcie, za 50 zł za kilogram. My się z siostrą śmialiśmy, że tak to jest właśnie puścić faceta na zakupy, albo jak nie wie, co ma kupić, po prostu je bierze oczami, jak to Mirek stwierdził, że on nie patrzy na cenę, tylko bierze oczami. To jest jakieś ciasto półfrancuskie. No ale jednak ma swoją cenę. Czekajcie, bo znowu mi się nie wyostrzyło. Tak, o, teraz lepiej. Ja do Mirka mówię, mówię, misiu, ty wiesz o tym, że to nie jest po prostu Anglia i że trzeba zwracać uwagę na cenę, a nie po prostu brać wszystko to, co się nam podoba. No ale tak to właśnie jest, puścić mojego Mirka na zakupy. Słucham pana. Co, o, rogalika tam masz w pokoiku, chodź, zjemy. Chodź. Tam masz na talerzyku. Pokaż ładnie. Gdzie masz? Pokaż ładnie widzom. A tu masz rogaliczkę. Patrzysz z tej strony. Brawo, to teraz jedz ładnie. Usiądź sobie na łóżku tu i jedz ładnie, tak? Brawo. Ale dobry rogalik. Dopóki jeszcze nie ma nikogo w domu, muszę wam pokazać, że za drzwi postawiliśmy tego bujaka. No i właśnie już koniec mojego nagrywania. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ale później powiem wam, o co chodzi z tym bujakiem. Szymek poszedł do pokoju, ale wyszedł. Chodzi o to, że my powiedzieliśmy, że jest popsuty bujak. I nie ma bujaka. To jest bujak z Baby Bjorn. Bardzo wam polecam. Jeśli macie albo spodziewacie się małego dziecka, bardzo serdecznie wam polecam. Nie jest on najtańszy, ale jest nie do zdarcia. Szymek waży nie wiem ile, ale ma ponad 2 latka i spokojnie ten bujak jeszcze mu wystarcza. Ale on jest po prostu od niego uzależniony. On od samego początku, ja go kupiłam chyba dla niego, jak miał 5 roku. I on jest po prostu cały czas, a im jest starszy, tym jakby bardziej chciał na tym bujaku być. I na tym bujaku się bujać.
cały dzień to już jest po prostu masakra, to jest za długo. Wiecie, my mamy też taką perspektywę, jak on po prostu pójdzie w przyszłym roku do przedszkola, że w przedszkolu nie będzie miał tego i staramy się go troszeczkę oduczyć tego. Właśnie przez taki, w taki sposób, żeby właśnie powiedzieć, że jest zepsuty i że nie ma na przykład, i żeby używał tego, który ma. No właśnie. Dzień dobry. Jesz chrupkę. No i tak, my czekamy, bo wujo pojechał po babę. Zaraz przyjadą. Idź do pokoju, zaraz baba będzie z wujem. Tak? A ciocia jeszcze trochę tutaj pogada do wujków i cioć. No, także tak właśnie. Mamy to szczęście, że nie używał smoczka. Moja siostra na przykład była uzależniona od smoczka. I ona jeszcze smoczka używała, jak miała 3-4 lata. To też było bardzo dużo. I po prostu jakoś coś jej się powiedziało, że... Chodź. Opa. Op. O! I się jej powiedziało, że pies zjadł smoczek. O! Tak. Razem nagrywamy się? Ja. Ty jesteś, tak. A zrób papa ładnie. Jaki jesteś papa. Już mądry papa! Ciocie i wujkowie! Tak? Papa, papa. Papa. A przytul ładnie ciocie. Moja duma, mój pyszczek kochany. Co? Buźki! Buziaczki! Buziaczki! Mamo, już! Mamo, jesteśmy tu! O Jezus! Ale się tak nie wyginaj! O matka, teraz w głośnikach będzie jeden wielki sap. Mój sap. Bo myślałam, że nie zdążę na pociąg. Ale zdążyłam, słuchajcie. Jestem trochę wcześniej niż odjeżdża. No i jadę na koncert. Już później się nic nie odzywałam do was z Mirosławem, bo jakoś tak było, że nam ten Szymon nie zasnął i muszę wam powiedzieć, że nie było jak po prostu nagrać, bo jest godzina 17 i tak naprawdę on dopiero teraz wstał, więc grubo po godzinie chyba 14 zasnął. Spał ze 3-2 godziny, jakoś tak. Myślałam, że już nie zdążę na ten pociąg, ale na całe szczęście zdążyłam. Trochę mnie coś przeziębienie dzisiaj od rana rozkłada. Gardło mnie boli. Oj, okular mi jeden zaparował. Myślałam też dzisiaj, czy się pomalować, bo kiepsko się dzisiaj czułam, szczerze wam powiem. Ale się pomalowałam. Nie wiem, czy coś będzie widać, czy nie, ale taki sobie blink blink zapodałam na oko. Tak, mam nadzieję, że coś było widać. A ja jadę na koncert, słuchajcie. Nie wiem, czy coś będę akurat wam nagrywała, ale coś dla siebie, dla swojego archiwum nagram, albo zdjęcia porobię, to na pewno. I mam nadzieję, że miło spędzę czas. Tak. Coś wam może jeszcze ponagrywam. Zobaczymy, jak zresztą będzie wyglądał teraz dworzec Łódź Kaliska. Rozkopany podobno jest. Czytam wiadomości na różnych tam portalach łódzkich, że jest rozkopany. Zobaczymy. Dobra. Ja czekam dalej na pociąg i co? I będziemy się słyszeć później. We'll be right back.
Dobry wieczór! Jestem już po 2 dniach. Jak widzicie, przeziębienie mnie rozbiera coraz bardziej. Po prostu gardło mnie boli i głowa. Tak, czuję się w miarę dobrze. Jedynie co to właśnie gardło, ale postanowiłam, że przyjdę do Was z końcówką, z kontynuacją jakby tego vloga, z końcówką tego vloga. Bo miałam przyjść z Mirosławem wtedy, ale było tak, że Szymon jest bardzo absorbującym dzieckiem i on się nie potrafi sam sobą chyba zająć i my po prostu mieliśmy ręce pełne roboty, jak byliśmy z nim, albo się zmienialiśmy z Mirkiem. Ja na przykład poszłam, powiedzmy, zjeść śniadanie, on był z małym. Później trzeba było małego przewinąć, więc Mirek doszedł do mnie z góry na przykład i razem go przewijaliśmy. Wiecie, jak to jest. Jak ludzie nie mają dzieci, no to nie są tacy wprawieni jak rodzice. Raz, dwa, trzy, przewiną i po robocie. Ale... później był koncert, później jechałam na koncert i jakoś też, wiecie, nie miałam takiej możliwości, żeby do Was jakby nawet z peronu kontynuować tego wątka, który Wam obiecałam, że będę kontynuowała. W ogóle pociąg mi się opóźnił, później mi autobusy 2 nie przyjechały, dopiero 3 przyjechał, słuchajcie, zdążyłam. Byłam na ostatnią chwilę, ja tak nie lubię. Równo o godzinie 19 zaczynał się koncert i równo o 19 wpadłam do Teatru Muzycznego. Ale na całe szczęście koncert był opóźniony, tam chyba 6 minut, więc zdążyłam, spokojnie sobie usiadłam, byłam w 5 rzędzie, więc nie tak bardzo daleko, ale też nie tak bardzo blisko. Ja zdecydowanie na koncertach wolę te pierwsze miejsca. Przeważnie byłam w 2 rzędzie, czasami w 3, ale tutaj jakby i tak wydaje mi się, że wcześniej zabukowałam bilety na ten koncert, ale mimo wszystko były już bardzo jakby wykupione miejsca i już nie było z czego wybierać. Więc byłam tak bardziej po jednej stronie, siedziałam nie na wprost i właśnie 5 rząd mi został. Chyba Wam o tym nie powiedziałam, ale byłam na koncercie Various Manx, byłam na tej znowu trasie koncertowej lata 90. To się nie powtórzy, gdzie Various Manx grali swoje największe hity, chociaż zapowiedzieli na tym koncercie w Łodzi, że planują nową płytę, więc zobaczymy, mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie po prostu przy okazji trasy koncertowej promującej nową płytę Various Manx.
No i jak zwykle wiecie, zespół w bardzo dobrej formie, Kasia Stankiewicz w bardzo dobrej formie. Gdzieś na jakimś ich profilu, chyba czy na Kasi Stankiewicz właśnie, pod jednym zdjęciem promującym trasę koncertową, to przeczytałam, że zlot emerytów i rencistów, że koncerty Warius Manx to jak zlot emerytów i rencistów. Wiecie co, uśmiechnęłam się do siebie, czytając ten komentarz, ale troszeczkę można powiedzieć, że trochę tak jest, dlatego że rozpiętość wiekowa na tych koncertach była bardzo duża. Od młodszych ode mnie ludzi, naprawdę takich nawet bardzo młodych, do... I fajnie, że byli młodzi, to znaczy, że duch Warius Manx i kult Warius Manx cały czas jest, nawet w tych zaszczepionych gdzieś tam przez rodziców albo przez rodzeństwo właśnie na tych młodszych ludzi. Natomiast byli też bardzo starsi ludzie, bardzo starsi ode mnie. I to też jest fajne, że pamiętają, że mimo jakiegoś tam już wieku słuchali Warius Manx, że w latach 90., że to było, znaczy lata 90., 2000 powiedzmy, Warius Manx świecił triumfy. I że po prostu oni lubią tak ten zespół, że poszli na koncert. I właśnie co ja chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że kiedyś dostałam pytanie też od, nie pamiętam już od kogo, ale jakieś pod którymś filmikiem. Nie chcę się rozgadywać w ogóle na temat tych koncertów. Zobaczymy, czy po prostu jak dokończę o tym koncercie mówić, skończę tego vloga na ten moment i będę kontynuowała kolejnego, czy po prostu jakby zrobię dłuższy A1. O czym ja chciałam powiedzieć? Dostałam pytanie kiedyś właśnie od jednej osoby a propos, w jaki sposób ja sobie rezerwuję, bukuję i w ogóle jestem na bieżąco z tymi koncertami, które się u mnie dzieją w okolicy. Otóż jest coś takiego jak koncertomania, chyba czy jakoś tak, podlinkuję Wam na dole w opisie filmu, gdzie można sobie wpisać województwo, w jakim mieszkacie, i tam wyskakują Wam wszystkie wydarzenia, nie tylko koncerty, ale jakieś eventy muzyczne, czy jakieś rzeczy takie. Zaznaczycie sobie też, jakimi wydarzeniami jesteście bardziej zainteresowani, ale tam macie tak naprawdę w swoim województwie wszystko, co się będzie u Was działo w najbliższym czasie, i można sobie spokojnie też tą stronkę oglądać. Ja ją bardzo polecam, bo korzystam z niej od lat tak naprawdę. Druga sprawa to jest też taka, że mi przychodzą powiadomienia różnego rodzaju o koncertach. Ponieważ mam newslettery, mam newsletter z e-bilet, mam z Ticketmaster, mam z czegoś, z Eventimu chyba też mam, także przychodzą mi powiadomienia czasami na maila. Trochę jest za dużo czasami tych powiadomień, ale mimo wszystko ja ich nie kasuję, bo jest mi to przydatne. Ponadto pojawiają się, ponieważ w zależności jak klikacie, jakie strony klikacie, social media dopasowuje do Was jakby treści, które Wy klikacie i którymi się interesujecie. W związku z tym, że ja nie raz, nie dwa klikałam różnego rodzaju wydarzenia, które się działy u mnie w regionie, Instagram czy również Facebook zapamiętał sobie to i jakby pokazuje mi powiadomienia, które będą w najbliższym czasie w mojej okolicy, czy właśnie w Łodzi, czy w moim regionie. I to też jest fajne. I to też właśnie, z tego też korzystam. Tak jak na przykład był koncert Piaska
Andrzeja Piasecznego w październiku. Chciałam iść, powiem wam szczerze, że poszłabym sobie na taki koncert Andrzeja Piasecznego, ale on był w Atlas Arenie. Dla mnie to jest za duża hala, za duża jakby powierzchnia, wiecie, nie można i tak nic zobaczyć, nie można by było. Poza tym to jest bardzo masowa impreza na kilka tysięcy, a jak nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dla mnie to jest za duży tłum. Mogę sobie iść na przykład do hali jakiejś dużej na zagranicznego artystę, ale jednak z polskim bym chciała mieć tą taką więź, być w takim jakby gronie bliżej, wiecie o co chodzi. Podobało mi się tutaj właśnie, podobają mi się w ogóle koncerty w teatrze muzycznym. W teatrze wielkim też ok, ale w teatrze muzycznym jesteście tak blisko artysty, że praktycznie czujecie z nim bardzo dużą więź i bardzo te koncerty na mnie przynajmniej oddziałują. Bardzo oddziaływują w taki pozytywny sposób. Bardzo często się wzruszam, jak ktoś zaczyna śpiewać pierwsze dwie piosenki, to czasami mi łzy polecą, ale ja tak mam, ja tak właśnie odreagowuję i dla mnie muzyka ma bardzo duże znaczenie. Co jeszcze? Tutaj mi się podobało właśnie w tym koncercie, że Kasia Stankiewicz, nie mam tego nagranego, ale Kasia Stankiewicz poszła do drugiego rzędu i jak chłopaki grali, zaczęła im klaskać i wiecie, była po prostu wśród nas, była wśród ludzi, którzy byli na widowni. No ja się żałuję troszeczkę, że nie byłam w drugim rzędzie wtedy, tylko w piątym, byłam jakby dwa czy trzy rzędy dalej. No ale i nie widziałam jej praktycznie, bo ona jest malutka, znaczy malutka, no miałam przed sobą takiego wielkiego drągala faceta, który po prostu, przez którego nic nie widziałam. I nawet jak wszyscy staliśmy, bo ostatnich kilka piosenek i bisy i w ogóle wszyscy wstali z miejsc, jeszcze jak siedzieliśmy, to jak cię mogę, ale jak staliśmy, ja taka malutka, ten facet przede mną taki wysoki, że ja się musiałam, tak wiecie, troszeczkę wychylać i przytulać do pana obok, żeby cokolwiek zobaczyć przez tą przerwę pomiędzy, wiecie, rzędem wcześniej przede mną. I po prostu śmieszne to było, bo tak głowę próbowałam, wiecie, ale jej nie zobaczyłam, bo ona była jakby z drugiej strony, znaczy widziałam troszeczkę tam, ale ogólnie no, ten pan mi przysłaniał później, chyba ten pan, nie wiem czy ktoś mu powiedział, bo tam się z rzędu przede mną odwracała często gęsto taka jedna kobieta do tyłu, nie wiem czy mu powiedziała, ale poszedł pod scenę robić zdjęcia, bo robił zdjęcia. Przepraszam, ale już mi gardło boli. Robił zdjęcia ten pan, później się przeniósł pod scenę. W każdym razie bardzo fajny koncert. Na pewno pójdę jeszcze nie raz na koncert Warius Manx, jeśli taki będzie. I was też zachęcam, bo to muzyka, wiecie, łagodzi obyczaje. Muzyka jest dobra na wszystko. I tak naprawdę dzięki muzyce wtedy odnajdujemy też czasami sens. Czasami, wiecie, muzyka pomaga się ludziom podnieść z różnych takich rzeczy ciężkich, które mają w swoim życiu. Nie mogę mówić, bo mam po prostu zatkane wszystko. Pukałam dzisiaj gardło. Jeszcze muszę Gripex wziąć zaraz, zjadłam śniadanie, więc zaraz wezmę. Wiecie co, wezmę teraz. Może mi trochę przejdzie. Także na razie się tutaj wyłączam. Jeśli nie wrócę w tym wejściu, w tym filmie, to dziękuję bardzo za oglądanie. Było mi miło was gościć u siebie i w moich skromnych progach. I dziękuję też bardzo serdecznie za odbiór ostatniego filmu
Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Nowych sporo ludzi się pojawiło. Dziękuję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a podobał Wam się ten film, zasubskrybujcie bardzo proszę. Zostawcie lajka i zostawcie komentarz. To wywinduje troszeczkę moje filmy wyżej i po prostu YouTube będzie te filmy pokazywał. A wiele osób pisało mi właśnie w komentarzu pod ostatnim filmem, że i nawet w wiadomościach prywatnych na Instagramie, że cieszą się, że znaleźli, że YouTube pokazał mój film i że znaleźli mnie przez to. Także jestem bardzo wdzięczna. Zostawcie swoją cegiełkę, bardzo proszę, bo jest to dla każdego nagrywającego bardzo przydatne. Jest to pewnego rodzaju motywacja do dalszego działania. Także ja idę wziąć Gripex, a Wam życzę przyjemnego dnia. A ja się będę brała za montowanie tego filmu w końcu. Buziaki, pa, pa.